Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go uradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia, ona jest z jednej strony o uzdrowieniu człowieka, o uwolnieniu człowieka, bo Zacheusz doświadczył uwolnienia. Wszystko się zmieniło w jego życiu. Ale jednocześnie to jest Ewangelia, która pokazuje, jak wiele możemy zrobić dobrego, jak powiemy Bogu tak. Jak powiemy nasze fiat Bogu, i to, co zrobił tutaj Zacheusz, otwiera drogę nawrócenia dla całej jego rodziny, przyjaciół. I tak samo każdy z nas może, powinien być takim zaczynem dla swoich bliskich, dla otoczenia. Takim zaczynem nieustannym. Nie tylko, że to się raz stało, ale że to się nieustannie dzieje, bo spotykamy nowych ludzi. Ale przejdźmy do Zacheusza na początku, żeby był takim pokazaniem naszego życia. Zacheusz ma pragnienie. Chce zobaczyć Jezusa. I to jest pragnienie, które miewamy. Albo częściej, albo rzadziej. Mam nadzieję, że mamy je często, ale chcę usłyszeć Jezusa. Nie wiem, co robić. Chcę usłyszeć Jezusa. Jestem zmagany jakąś pokusą. Chcę, żeby Jezus mnie uwolnił. Chcę, żeby na to spojrzał. I teraz możemy to chcę mówić w taki sposób: no chcę, no. Tchudzam się już 5. rok, tylko jeszcze... Chcę schudnąć. Tak? To jest takie może być. Chcę również wobec Pana Boga. Rzucam palenie od 10 lat. Na każdych rekolekcjach mam takie samo postanowienie. I mam postanowienie, że się będę modlił Biblią codziennie. Że na początku było, że godzinę, potem, że pół, ale po ostatnich rekolekcjach, że 3 minuty. Ale nie poszło. Tak? I to jest to nasze chcę. Ja mówię o czymś, co myślę, że gdzieś tam postanawialiśmy sobie raz, drugi, dziesiąty i zobaczyliśmy, że coś jest nie tak. Ale znamy też takie sytuacje, że nam coś Pan Jezus powiedział, było nasze chce i to poszło w takim kierunku, że to jest. Że to jest i to trwa. Mogły być potem jakieś pokusy znowu przyjść. I co? Zostało rozbite. Ale wiem, że to jest możliwe. Taka jedna z moich znajomych, żona, dostała ode mnie kiedyś pokutę, żeby przez tydzień się nie przejmowała w domu. Żeby przez tydzień się nie przejmowała. No, z czegoś to wynikało. I potem po miesiącu powiedział mi jej mąż, chciałem powiedzieć mężowi, że to była pokuta, że to był najcudowniejszy tydzień. Najcudowniejszy tydzień. I chociaż później wróciła do starego, to oni mają takie poczucie,
że to jest możliwe. Miałem takie doświadczenie. To jest możliwe. I nawet jak sobie zrobią taki dzień, że ona się nie przejmuje, nie chodzi, że to jest inny dzień, tylko że to jest dzień, że się żona nie przejmuje. Nie, że mąż robi więcej czy coś, tylko po prostu odpuść. Odpuszczaj wszystko tego dnia. I jest taki piękny dzień. Tak, to jest możliwe. Pojawiło się pragnienie, że chcę to zmienić i we współpracy jakoś z pokutą to się mogło dokonać. I Zacheusz jest człowiekiem, który wobec okoliczności, które mówią, niemożliwe jest, żebym zobaczył Jezusa. Gdyby spotkał kogoś w domu i zapytał, czy jest możliwe, żebym zobaczył Jezusa, wszyscy mu powiedzą, że to jest niemożliwe. Ty? Jezusa? Gdyby spotkał kogoś z przechodniów, to powiedział, za ciężki jesteś, żeby cię podsadzić. Nie będzie, jesteś, za niski jesteś, nie zobaczysz Jezusa. Pogardzali nim. Na pewno by, tam nie było możliwości, żeby ktoś mu pomógł. Kogokolwiek by zapytał, byłaby odpowiedź negatywna. Sam by coś próbował, by nie wyszło. I Zacheusz jest człowiekiem, który ma takie pragnienia, że on się w tym nie poddaje. I my tego potrzebujemy. Ja tego potrzebuję. Każdy z nas tego potrzebuje. Że w momencie, kiedy widzę taką sytuację, że nie jestem jedno z Jezusem, że ja się nie poddam, dopóki nie będziemy razem. Jeżeli widzę, że coś mnie pochłania, a co nie jest Boże, nie spocznę, dopóki to się nie zmieni. I to, jeżeli nam na tym zależy, bo możemy mówić, że nam zależy, ale jak widzę czasami studentów, jak jemu zależy na niej, to już ja wiem, co on jest w stanie zrobić. Może mówić, że fajne, ale mu nie zależy. Jest co innego. Ale jak mu zależy, to sen nie ma znaczenia, o której wstaje nie ma znaczenia, czy idzie na nudny film, czy na to idzie, czego w ogóle nie lubi, to nie ma znaczenia. Wytrzymam wszystko, bo mi zależy. I zobaczcie, że Zacheusz pokazał w tej Ewangelii, że tak właśnie podszedł do Jezusa. Wielu z nas doświadczyło w życiu potężnie miłości Bożej. Myślę, że nie wszyscy. W sensie, że nie, są osoby też, które zostały dzisiaj zaproszone. Może jesteście pierwszy raz nawet na mszy uzdrowieni, ale wielu z nas doświadczyło potężnej miłości Bożej. I można ten skarb zakopać. Każdy to może zrobić. Ja to mogę zrobić ze swoim powołaniem. Przyjechałem do Szczecina. Nie mam mocny w duchu. Co tu zrobić? No, Szczecin. Kogokolwiek zapytam o Szczecin, to z was, nie? To macie bardzo konkretnie wyrobione zdanie duchowe na ten temat. Co tu jest dobrego w tym Szczecinie? To naprawdę, to przypomina Ewangelię, co dobrego z Nazaretu już... no właśnie. Czasem niewiele potrzeba i nawet nie trzeba czegoś ogłaszać w kościele, jesteście. Jest niewiele potrzeba. Ale to niewiele potrzeba, jakbym miał wam powiedzieć historię, jak to się wydarzyło, że jest tam msza dzisiaj. To się wydarzyło w ten sposób. I ta blondynka, która siedzi w narożniku, Mariola, spotkała mnie tutaj na chodniku. Po prostu szedłem dorobić klucz, bo nie mogłem do duszpasterstwa wchodzić. I szedłem dorobić klucz, wracam. Szedłem wtedy. No i Mariola mnie rozpoznała. Ja nie rozpoznałem Marioli, więc ona mnie rozpoznała i mówi, ojciec Remi, i chyba kawę zaproponowała, żeby się jakoś spotkać. A ja mówię, dobrze, jutro. Bo takie są możliwości w Szczecinie. Więc jutro. Więc poszedłem kolejnego dnia, Mariola zrobiła to, co Zacheusz. Sprowadziła znajomych. Z zespołu. I oni się nie widzieli prawie 2 lata. Tak, prawie 2 lata się nie widzieli, ale na kawę ze mną przyszli. I ta kawa zamieniła się w modlitwę. Modliliśmy się, rozmawialiśmy, modliliśmy się. I ja na końcu powiedziałem po tym wszystkim, że to jest... ja chcę z wami prowadzić mszę uzdrowienia. Tylko potrzebuję
tutaj się zapytać na miejscu, czy to jest możliwe, czy tutaj się jezuici zgadzają, czy w ogóle coś jest wolne i kiedy i jak. Więc tu się zapytałem, potwierdziłem propozycję. Mówię, no podejmijcie decyzję. Już jest niedziela, w ogłoszeniach nie pójdzie, ale nie ma co czekać. Bo Kościół Dolny jest wolny, nie jest wolny w pierwszą niedzielę, nie jest wolny w drugą niedzielę, nie jest wolny w trzecią, ale w czwartą, w ostatnią niedzielę jest wolny. To nie będziemy czekali na koniec listopada, tylko podejmijcie decyzję. Ale gdyby nie sprosiła, jak Zacheusz, bo mogę zaprosić Pana Jezusa, Zacheusz, i posiedzimy sobie, pogadamy sami. No, fajnie, Pan Jezus przychodzi do mnie do domu, On to proponuje i takie można mieć nastawienie. A Zacheusz w tym, co zrobił, zaprosił znajomych. Mariola zaprosiła znajomych. Ale to nie jest, że my to możemy zrobić zawsze. Każdy z nas. W taki sposób działać. Włączyć taki tryb myślenia, że daję, zapraszam przeze mnie do innych. Myśleć, jest okazja. Okazja, żeby się wydarzyło dobro. I w Szczecinie. To się wydarzyło w Szczecinie. Wprawdzie na drugim brzegu, ale to jest Szczecin i to jest możliwe w Szczecinie. I osoby tutaj, owszem, my się pomodliliśmy długo. Tak? Mieliśmy to doświadczenie wtedy w domu. Natomiast później na decyzję potrzebujemy ogłosić w końcu. To nie może było długo czekać. Mówię, powiedziałem Doroty, no nie wiem, no 2 godziny wystarczą, żebyś się dzwoniła, żebyście podjęli to wszystko. 2 lata się nie widzieli. Tak, wystarczyło. Bo jak jest natchnienie ducha, jest to zaproszenie, to rodzi się coś takiego, że nie mogę odmówić. Że nie mogę odmówić. I myślę, że ze wspólnot to znamy, a u Zacheusza to są słowa z pośpiechem. Z pośpiechem. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem. My znamy to słowo z pośpiechem z Ewangelii, nie? Maryja, która często cytujemy, że Maryja to rozważa wszystko w sercu i ona tylko powolutku i Maryja z pośpiechem poszła do Elżbiety. Jak stąpił na nią Duch Święty w momencie zwiastowania, to z pośpiechem do niej poszło. I to się dzieje, jak otrzymujemy łaskę. Nie możemy tego zatrzymać, tylko działam. I tu nie chodzi o to, że Kościół działa wolno, bo działa wolno. Jak coś chcemy załatwić w Kościele, to załatwiamy, jak załatwiamy. No, w takim czasie, jak to idzie w Kościele. A jednak są momenty, kiedy tu nie chodzi o to, żeby się spieszyć. Tylko Duch Boży, który przynagla nas. To przynaglenie. I jest okazja i albo z niej skorzystamy, albo minie. Takie okazje na przykład macie, żeby się pogodzić. Albo w rodzinie, albo okazja jakaś. Czasem tą okazją jest przypadkowa rozmowa, czasem pogrzeb, czasem inna okoliczność. Jest okazja. Jak nie skorzystam, może jej drugi raz nie być. Znowu, z życia to znamy. Są takie okazje, które wykorzystaliśmy, ale mamy takie sytuacje w rodzinach naszych niewykorzystane. Czy się powtórzą? Niektórzy z Was wiedzą, że nie, bo ktoś odszedł, bo... I to jest gdzieś zmarnowana łaska. Teraz to nie znaczy, żeby sobie jakoś to wyrzucać i nie powiedzieć też, było, minęło. Tylko Panie, przebacz mi, ale ja się chcę z tego uczyć, że następnym razem, jak to się wydarzy, to żebym jednak zrobił ten krok, zrobił ten ruch, bo się może nie powtórzyć. Bo mogę już z tą osobą nie pracować, bo tej nie spotkam, bo będzie za późno, bo się gdzieś rozstaniemy, pokusimy bardziej i będzie koniec. A Bóg daje, i to jest to wyczulone ucho, żeby wejść na sykomorę najpierw, szukać tego drzewa, z którego mogę dojrzeć dzisiaj Jezusa. Wiele mamy modlitw, które na nas
dzisiaj nie działają. Nie chodzi, że modlitwa jest zła czy coś, tylko ona mnie dzisiaj, ta modlitwa, którą znam, dzisiaj na mnie nie działa. Nie działa, to znaczy nie wchodzę w łaskę. Bo to jest działająca modlitwa. Czyli modlę się, są modlitwy obowiązkowe, nie dyskutujemy. Natomiast są modlitwy, które przestały na mnie działać, że odmawiam, robię coś i nie wchodzę w łaskę. Nie przemienia mnie ona. Nie staję się innym człowiekiem, mężem, żoną. Nie jestem inna dla niego po tej modlitwie. To czasami jest nieduża zmiana. Czasami to jest, że wezmę za rękę. Tylko tyle. Czasami Eucharystia jest inna, bo weźmiesz męża za rękę. Więc nie chodzi, żeby się afiszować. Na chwilę. Czasami różnie, a czasami całą mszę. Tu nie chodzi o to, że sobie znajdziemy schemat, tylko, że będziemy wrażliwi na poruszenia, że Bóg nam coś proponuje i my za tym pójdziemy. I bardzo często, jak chodzi o łaskę, to z pośpiechem. Bo mija. Droga po prostu się rozwija i tak jest życie. Wielu wtedy dzięki Zacheuszowi spotkało się z Jezusem. On miał pragnienie zobaczyć Jezusa. I tylko dlatego, że był w tym pragnieniu uczciwy, gorący, otwarty, to stało się dużo więcej. Bóg dalej działa. Przychodzi przez naszą determinację w pragnieniu, a później zaprasza bardziej, bardziej, bardziej. I można po czasie robić wielkie rzeczy.